Witajcie w dzisiejszym, dość nietypowym filmiku. No cóż, nietypowym, ponieważ pokażę wam dzisiaj grę na telefon. No ale nie będzie to byle jaka gra, lecz sam Gothic 2 Noc Kruka. Zrobiony przez Rusków, nic więcej nie mogę wam powiedzieć, ponieważ próbowałem znaleźć jakieś informacje w internecie, ale pewnie łatwiej by mi było, gdybym stosował cyrylicę. A ja rosyjskiego nie znam, więc niestety nic więcej za dużo informacji nie znalazłem. No ale przejdźmy do rzeczy. Można grać w tego Gothica w systemie Android. Nie wiem jak to jest z iOS-em. No i jak widać mamy przed sobą menu główne. Możemy tutaj też włączyć opcje i ustawić sobie na przykład większą rozdzielczość w grze. No ale włączmy sobie nową grę. Soundtrack jest cały czas jeden. Ten, który właśnie słyszycie na filmiku, który jest podłożony. Pojawimy się, właśnie pojawiliśmy się w porcie. Jak widać, jakość nie jest jakaś zajebista, ponieważ jest to nagrywane właśnie na telefonie. Mógłbym to nagrać na troszeczkę lepszej jakości, ale myślę, że mój telefon by raczej tego nie wytrzymał. Mój telefon to Sony Xperia E4, więc szału nie ma. Jak widać, jesteśmy w porcie. Przejdźmy się teraz kawałek po Corinis. W grze nie ma żadnego NPC. No i świat też nie jest zbyt duży, jest tylko Corinis i okolice, czyli farma Lobarta, las naprzeciwko farmy Lobarta oraz wieża Xardasa i las, w którym jest Lester. To znaczy Lestera akurat konkretnie tutaj w tej grze nie ma, ale wiadomo o co chodzi. Jak widać można się skradać, biegać na boki. Żeby się skradać musimy odcisnąć tego pana z mieczykiem wyciągniętym. No i miecz można wyciągać, ale wtedy się trochę buguje, zresztą widzieliście to przed chwilą. No i uderzać nim nie możemy. W sumie to nawet my nie jesteśmy NPC, bo tak naprawdę chodzimy cały czas tutaj z broją paladyna, co wam pokażę później. No i przejdźmy się do górnego miasta. Postaram się na tym filmiku pokazać wam większość terenów, które są tutaj zrobione. No i pokażę wam też, co się stanie, jak na przykład wyjdziemy z tekstur, chociaż to możecie już podejrzewać. Przejdźmy się kawałek po tym mieście. No i wam zaraz jeszcze pokażę, gdzie się mogą na przykład kończyć tekstury. Chociażby w tym domku, no spójrzcie. No i już tam raczej nie wejdziemy, a nawet jak wejdziemy, to spadniemy z tekstur. Jak widać, teraz jesteśmy na targowisku w Corinis. A tutaj nie ma jeszcze stworzonego świata. A co się stanie, jak wyjdziemy z tekstur? No to czego mogliście się spodziewać? Po prostu, no wyjdziemy z tekstur. To może przejdziemy się teraz do statku paladynów, czyli Esmeraldy. Jak widać, można przechodzić przez większość przedmiotów w tej grze. Oczywiście jesteśmy nieśmiertelni, co wam zresztą później udowodnię. Ojejku! Jak widać, statku nie ma. W grze niestety nie można pływać. Zresztą zaraz wam pokażę, co się stanie, jak wejdziemy do wody. Po prostu będziemy mogli chodzić sobie po dnie. Albo w miejscach, gdzie nie ma dna, po prostu wypadniemy z tekstur. No nie jest to jakieś interesujące. Przy okazji mogę dodać, że nie da się wejść również do gildii złodziei, ani od strony gospody, ani od strony morza, jak widać. No niby coś tam w środku jest, ale wejść się nie da. To może kontynuujmy zwiedzanie mapy.
Teraz udamy się do wieży Xardasa, a po drodze zobaczymy jeszcze farmę Lobarta. No i jak było widać, jest też las naprzeciwko farmy Lobarta, w której mogliśmy spotkać m.in. orka, gobliny czy cieniostwora. Jak widać, tutaj także nie ma NPC, ale to nie jest zapewne nic dziwnego. Cóż, jeżeli będą się pojawiać aktualizacje, a tak prawdopodobnie będzie, to będę wrzucał inne filmy z tej gry, no i będę pokazywał zmiany, tak. Zazwyczaj teraz to pewnie będzie powiększała się mapa, no ale potem na pewno dojdą jakieś moby, NPC i tak dalej. No to udajmy się do wieży Xardasa. Po drodze pewnie jeszcze zahaczymy o jaskinię, w której byli bandyci i mogliśmy ich załatwić wraz z Kawalornem w Nocy Kruka. No ale do niej nie wejdziemy, bo to będzie w sumie strata czasu, jak jaskinie, taka sama jak w grze. Zahaczymy też o wodospad. No i spojrzymy sobie z góry na las, w którym był Lester. Tak się ostatnio zastanawiałem. Chociaż jeden film w tygodniu. Czy to się uda? Zobaczymy. I już nie mówię tutaj o samych ciekawostkach też z Wiedźmina, tylko po prostu o różnych filmach. Czy to aktorzy, czy gotyk. No ale zobaczymy. Postaram się. Czy się uda? Jeszcze nie wiem. Chociaż bardzo bym chciał, żeby się udało jeden film na tydzień wrzucić. Bo zazwyczaj to były 2-3 na miesiąc. No jak widać, jest las. Widać już z oddali wieżę Xardasa. W której Xardasa oczywiście nie znajdziemy. No, a tutaj mamy zatrzymany w powietrzu wodospad. Jest to zapewne zwykła tekstura, a nie woda, zresztą jak wszystko, jak na razie w tej grze. Mamy przed sobą wieżę Xardasa. No to nie pozostaje nam nic innego, jak wejść do niej, na szczyt. A tam udowodnię wam, że jesteśmy nieśmiertelni i zeskoczymy sobie do lasu. Zapomniałem wam powiedzieć, że w lewym dolnym rogu widzimy FPS. Jak wiadomo, w mieście będzie zdecydowanie mniej FPS-ów niż poza miastem. No ale ja trzeba też dodać to, że wziąć pod uwagę to, że ja nagrywam teraz, więc FPS-y muszą mi spaść. Normalnie nawet w mieście trzymają się około 30. To pewnie też zależy od telefonu. No i skaczemy. Oczywiście nic nam się nie stało. Tutaj sobie siedział gdzieś przy ognisku Lester. To praktycznie wszystko, co miałem wam do pokazania w tym odcinku. Jeszcze pokażę wam jeszcze, że tak naprawdę chodzimy z broją, a nie NPC-tem. Jak widać, jest to po prostu zbroja paladyna. To wszystko, co miałem wam do pokazania w dzisiejszym odcinku. Zapraszam do subskrybowania, komentowania, dawania łapek w górę. Piszcie, co sądzicie o tym gotiku. Oczywiście link do pobrania tej gry będziecie mieli w opisie. Link też będzie można znaleźć na fanpage'u, do którego zapraszam, żebyście go polajkowali. No i to wszystko. Cześć!